zakończyły się prace rewitalizacyjne budynku numer 3 na terenie starej kopalni. Jesteśmy w budynku numer 3, który oczywiście uzyska jeszcze całe oprzyrządowanie multimedialne. To będzie wynikiem uzupełnienia całego projektu starej kopalni o tak zwaną ścieżkę dydaktyczną, ale jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o to wszystko, co było najtrudniejsze, najważniejsze, najbardziej kosztowne, zostało wykonane. Teraz jeszcze gra świateł, dźwięk, wypełnienie i pełen efekt. Pozostałe trzy duże projekty również doczekały się realizacji. Prace mają rozpocząć się już w przyszłym tygodniu. Budynek tak zwanej sztygarówki, czyli to, co przy ulicy Wysockiego jeszcze jest, taki budynek, który nie jest budynkiem, że tak powiem, historycznie i konserwatorsko wartościowym, ale jest ważny, dlatego że on w tym całym, w całej organizacji funkcjonowania później tego centrum naszego, czyli starej, nowej kopalni, będzie miejscem przyjmowania strumienia gości, turystów i tych wszystkich, którzy zechcą tutaj przyjść w celach właśnie poznawczych, dydaktycznych. Stamtąd będzie przejście do pozostałych budynków i ta tak zwana sztygarówka, już mamy podpisaną umowę z wykonawcą. W ciągu 6 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, ma zostać zakończony cały remont tego budynku z przyległościami. Następnie bardzo duże zadanie to jest budynek tak zwanej siłowni, czyli budynek numer 2, który stoi za tym budynkiem. Podpisana umowa na wykonanie elewacji, dachu i tego wszystkiego, co wiąże się z samą konstrukcją budynku. Wewnętrzną przewidzieliśmy na najbliższe miesiące, raczej bym powiedział rok, dwa, wykonanie prawdopodobnie tam sali widowiskowej. Przypominam, że ten budynek nie jest objęty samym projektem starej kopalni. My go dodatkowo uzupełniamy, jako że jest elementem całego kompleksu. I trzeci, niezwykle ważny, najważniejszy, to jest zagospodarowanie terenu, czyli to wszystko, co się wokół tych budynków dzieje, a więc place, parkingi, skarpy, ogrodzenie, instalacje wodno-deszczowe, instalacje zabezpieczające. Mamy wyłonionego również wykonawcę razem z wykonaniem chodnika podziemnego metodą odkrywkową długości chyba 30 metrów po to, żeby połączyć istniejące podziemne chodniki w jedną pętlę, która będzie udostępniona dla turystów. Tak jak powiedzieliśmy kilka miesięcy temu, prawdopodobnie w pierwszy weekend listopada, to będzie w sobotę, 7 listopada, jeśli dobrze pamiętam, w porozumieniu z panem ministrem ustaliliśmy termin otwarcia całego kompleksu starej kopalni. Oczywiście będą jeszcze trwały prace związane z drugą częścią, czy z zabezpieczeniem drugiej części kompleksu, która w ogóle na razie nie jest objęta projektem, a więc przeróbka mechaniczna, ale to są lata najbliższe.